Wiecie co? Fenomen kuc retoryki od zawsze mnie zadziwia. Opowiada się takie rażąco uproszczone kocopoły, jakby życie społeczne i ekonomiczne regulowane było zasadami tak rozbudowanymi jak w grze w Chińczyka, a ich implementacja była tak skomplikowana jak złożenie podstawowego zestawu Lego Duplo, równocześnie u swojego elektoratu budując przekonanie, że są jakąś elitą, bo tylko oni i ich idole potrafią spiąć się na wyżyny intelektu, by takie misterne konstrukty pojąć. Dlaczego o tym mówię, ponieważ mamy znów atak chłopsko-rozumizmu kucowskiego, tym razem ze strony Sławusia znowu. Pokrótce, ponieważ tematem tym zajmiemy się w innym materiale następnym, była konwencja lewicy, gdzie wypowiadały się dzieciaki. Dzieciaki mówiąc o problemach zawodowych, dzieciaki mówiąc o problemach na rynku mieszkaniowym, na rynku różnorakim i nie tylko, ponieważ czasem też zdarzyło im się powiedzieć pierdołę. No nieważne, w każdym razie była taka konwencja. A jaka była reakcja Sławusia? brutalna prawda jest taka, że trzeba było się uczyć pracować i oszczędzać. Nauczylibyście się malować ściany, spawać, prowadzić tira, to byście z rodzicami nie mieszkali. Niestety, zamiast pracować, wodzicie zabierać tym, którym chciało się brać odpowiedzialność za własne życie? Tak, moi drodzy, on to zrobił. Dzieciak bogatych rodziców, który całe życie miał pod dupę, poduszkę podstawioną. Absolwent uczelni, na której rolę Nestora profesora pełnił jego ojciec, żyjący z hajsu kucowskiego, mający za guru Janusza Korwinusza, który nigdy w życiu uczciwą pracą się nie skalał i takoż samo Krzysia Bosaka, wyzywa ludzi młodych od nierobów i mówi im, żeby zapierdalali w robocie. Osiągnęliśmy wyżyny hipokryzji, a nie ponieważ mamy jeszcze tweet od Krzysia Bosaka. Politycy i eksperci od lat 90. wzięli sobie za cel wysłanie prawie wszystkich na studia wyższe w znacznej części bezpłatnej i bez jakiejkolwiek realnej kontroli ich jakości wmawiali społeczeństwu, że to recepta na sukces indywidualny i zbiorowy dziś widać, że dezinformowali. Miałoby to sens, gdyby wygłosił to gościu, który partycypował na rynku pracy. Miałoby to sens, gdyby wygłosił to gościu, który osiągnął coś na przykład, nie wiem, wyższe wykształcenie. Tylko mówimy tutaj o gościu, który oficjalnie przepracował 3 do 6 miesięcy jako instruktor windsurfingu, a wyższe wykształcenie to może posiąść tylko i wyłącznie, jak swojej żonie dyplom z szafki ukradnie. Moi drodzy, co to w ogóle jest za kucowska retoryka? No właśnie nie, zwróćcie uwagę. Kto cały czas mówi, horror, no, bo trzeba było zapierdzielać, a młodym się nie chce zapierdzielać. Tylko by chcieli wiele wypłaty. No kto tak mówi? No, no Janusze Biznesu, moi drodzy. Jak ja czytałem te pierdolamento Sławusia, to wychodziłem z założenia, że słucham swojego dawnego szefa Janusza Prywaciarza. I teraz zobaczcie w ogóle, jakie jest wyjaśnienie. Jeśli poszedłeś na studia, wyedukowałeś Włożyłeś swój wysiłek intelektualny, żeby zdobyć dyplom, i owoc twojej ciężkiej pracy nie jest respektowany przez gości, którzy całe życie sobie bimbali i odziedziczyli hajs po rodzicach? To ty masz problem, to ty masz problem, rozumiesz? Nie, nie oni, nie oni, że nie respektują, nie oni, że cię traktują jak dziadostwo, bo chcą się wyżyć, że sami nie mają papierka, a ty masz. Nie, to ty masz problem. A jak w ogóle się czepiasz, to zamknij mordę lewaku. Moi drodzy, zdaję sobie sprawę, że moja widownia już po moich materiałach rozumie złożoność rynku pracy, ale zakładam, że zapewne słuchają tego ludzie, którzy nie zapoznali się z resztą moich materiałów, wobec tego wyjaśnimy. Po pierwsze, drogie kuce, nie, rynek pracy nie jest prosty. Bo tak się składa, że przed tym materiałem, zanim w ogóle zacząłem go kręcić, pogadałem sobie z paroma kucami. I dla nich właśnie, jak wcześniej wspomniany to jest wszystko proste. Oni sobie tylko ustawią wszystko. Oni sobie już zrobili plan i się go trzymają. A każdy, który jest jakimś tam, nie wiem, sklepikarzem, jakimś y, urzędnikiem czy kimkolwiek, to jest nie rób, robol, któremu się nie chciało zapierdzielać, zmieniać pracy, dokształcać się i edukować. Drogie Kłóce, tak się składa, że i pani w żabce, i pan w kwiaciarni, i pani listonoszka, i jakiś tam jeszcze gościu. Ci wszyscy goście mieli plany. Popytajcie sobie starszych kolegów z liceum. Co drugi jak wychodzi z liceum, jest maturzystą, to mówi, że no on będzie zdawał na medycynę, on będzie zdawał na prawo, on będzie zdawał na, nie wiem, jakąś biotechnologię, on będzie jakimś tam astronautą, czy jakim innym. Tym wszystkim gościom gęby o tym jak oni będą wielcy się nie zamykają, zatem teraz już pewnie zadajecie sobie podstawowe pytanie dlaczego im nie wychodzi, dlaczego nie mamy masy astronautów, masy prawników, masy lekarzy itd. itd. Ponieważ struktura społeczeństwa, w ogóle to ja się dziwię, że muszę o tym mówić, ponieważ to jest mówione na pierwszych lekcjach wos -u. no ale cóż, widocznie kłóce wtedy przeglądają tweety Mencena. Ma struktur piramidalny, czyli innymi słowy, najwięcej wakatów jest na dole, potem im wyżej jest coraz to mniej, coraz to mniej, coraz to mniej, a na czubku piramidy są tylko nieliczni. I fakt, że wy, akurat wy będziecie piętro wyżej w tej piramidzie jest często. To czysto, czysto losową sytuacją. Pierwszy taki przemiał i pierwsze takie przypierdzielenie patelnią rzeczywistości w łeb gość utrzymuje właśnie po zdaniu matury, kiedy radosny idzie i składa papiery do swojej szkoły, ponieważ myśli, że będzie jakimś tam super wspaniałym neurochirurgiem. A potem przychodzą wyniki, kto się zakwalifikował. Początkowo jest takie oszukiwanie się, nie, nic się nie stało, no pójdę najwyżej na inną uczelnię, na, na inny na kierunek, na jakikolwiek kierunek. Mamo, mogę zostać w piwnicy do końca życia. I teraz uwaga! Wydarzenia, które nastąpią, zależą od tego, jaki status majątny ma twoja rodzina, czy rodzice cię lubią, czy nie, czy są wpływowi, ponieważ jak są wpływowi, no to okazuje się, że na przykład stary gościu znajdzie sobie jakieś miejsce na, na uczelni dla swojego syneczka, żeby się nauczył ekonomii, przy czym ten gość będzie cały czas gadał o jakieś tam paróweczkach, a nie ekonomii. I tak. Kończy te studia, no na zasadzie masz papier i wypierdzielaj. Nawet jak nie znajdzie pracy, to dostanie hajsiwo od swojego ojca, żeby otworzyć kancelarię, żeby dalej mieć swoją własną sieć kancelarii, żeby opłacić różne rzeczy itd. Tak tak Ale jeśli na przykład Twoja rodzina nie ma ani kasy, ani wpływów, no to pozostaje ci pracowanie w jakiejkolwiek pracy, akurat do tej do jakiejkolwiek jesteś wykształcony. Jak jesteś niewykształcony, no to pozostaje ci praca fizyczna. Ewentualnie sprzedaż, i plus jest taki, że przynajmniej ci nie kapie na łeb. Czyli uwaga, pierwsze dwa powody to jest struktura społeczeństwa w kapitalizmie, drugi majątność, kolesiostwo i znajomości. Czyli innymi słowy, no, pozycja startowa, tak to można nazwać. O samej pozycji startowej już mówiłem wcześniej przez długi czas. Dzisiaj sobie jeszcze tylko tak pokrótce wspomnimy, że ona może cię prześladować właściwie od początku Twojej drogi. Czyli innymi słowy, dajmy na to, jesteś wybitnym pianistą. Po prostu jak tylko usiądziesz do klawiatury, ona sama gra. Jesteś w stanie, tak jak Mozart, wyobrazić sobie muzykę i komponować na sucho w Twoim własnym umyśle. Ale niestety pochodzisz z patologicznej rodziny, Twój ojciec ciec chleje i zapierdziela na budowie. Wobec tego, ciebie też tam ciągnie zamiast do książek, żeby było więcej kasy na chlanie. Janusz, brygadzista, który teoretycznie mógłby coś z tym zrobić, na przykład dzwoniąc po Mops czy coś takiego, ma to totalnie w dupie, ponieważ Miras przynajmniej zapierdziela na budowie, więc kasa jest. A jak ty też mu pomagasz, no to Hajs się jeszcze bardziej zgadza, zwłaszcza że na czarno. I co, wybitny pianista? No nie, nawet nie z twojej winy, ponieważ struktura społeczna oraz ramy tegoż społeczeństwa wcisnęły cię w to stanowisko, a nie inne. Nawet jakbyś na pewnym etapie chciał zmienić swoje życie, to nie posiadasz zdolności pracowniczej, czyli innymi słowy nie potrafisz nic robić ponad to. A nawet jeśli potrafisz, to każdy Janusz biznesu zobaczy, a twój papier albo będziesz przecież robić na czarno, no to będziesz miał go pusty, albo będziesz robić na umowę rzeczywiście faktyczną, to będziesz miał go zapełniony, że cały czas robiłeś w budowlance. Wobec tego ci powie, no panie, co mi pan tutaj podajesz? Gdzie ja pana tutaj zatrudnię? Do, do fortepianu, pan tutaj są na jakieś tam pudła na scenie. Pan to poprzestawiaj, i chrumknie ci na koniec, żeby było do szkoły muzycznej chodzić. A taki sławuś mędzen mu jeszcze przyklaśnie. Trzeci powód właściwie sam wyniknął z tego co mówiłem, czyli trudność w przebranżowieniu. Zobaczcie, moi drodzy, ile czasu zajmuje specjalizacja w jakimś kierunku. Studia magisterskie trwają plus minus 5 lat, o ile nie uwalisz czegoś po drodze. Kończąc magisterkę, masz tam te 23 lata przy bardzo optymistycznym podejściu. 18 a 23 to nie jest dla ciebie taki spory rozstrzał czasu, ponieważ cały czas traktujesz samego siebie jako gościa, który dalej jest młody, dalej dopiero zaczyna, rozpoczyna swoją przygodę tak dalej. Ale załóżmy, że jest sobie 35-letni gościu. Na potrzeby opowieści nazwijmy go Bartuś. Bartuś jest szczęściarzem, ponieważ na studiach wyłapał całkiem fajną laskę i zakłada rodzinę, no mało tego już jest dziecko, powoli już brzuszek się robi, tylko niestety jest jeden mały mankament. Cała branża, w którą Bartuś inwestował, czyli innymi słowy, na przykład mikrobiologia, zwija się z kraju. I teraz Bartuś, jako wybitny mikrobiolog, ma do wyboru dwie rzeczy: albo zwinąć się razem z nimi, chociaż tak najprawdopodobniej to już i tak mają, skoro zwijają tutaj wakaty tamtych gości u siebie, którzy byli dla nich ważniejsi, bo złożyli im oferty wcześniej. Albo zmienić wykształcenie, czyli, na przykład, nie wiem, dajmy na to zostać informatykiem. I teraz uwaga wraca na studia, ale wieczorowe, ponieważ jego żona przecież jest w ciąży, a on musi utrzymać nie tylko dom, ale też opłacić czesne i zabezpieczyć dziecko jakąś wyprawkę, nie? Jeśli nabył jakiekolwiek oszczędności, to jest w stanie jako tako sobie dać radę przez pierwsze parę lat. Potem zaczynają się problemy. Matka by oczywiście chciała pomóc iść też do pracy, no ale z kim zostawicie dziecko? Jedyne co może zrobić, to zdeponować dziecko w przedszkolu i pracować na pół Tatu. W obecnej sytuacji Bartuś musi złapać pięć sroczek za ogon, czyli innymi słowy mieć dobre stosunki i rozwijać swój związek ze swoją ukochaną żoną, dbać o dziecko i rozwijać z nim relacje, pracować, żeby zarobić jakiekolwiek pieniądze gdziekolwiek. No i weekendami nawet jak jest wycieńczony, to nie może sobie pozwolić na bimbanie, ponieważ musi się edukować. Biorąc pod uwagę, że jego obowiązki są dosyć męczące i to wpływa na jakość nie tylko jego pracy, ale także stosunków z bliskimi oraz edukacji, no to Bartuś nie skończy swojej ścieżki do kształcania się w wieku 40, lecz 40 paru lat. Nie będąc w stanie się cieszyć z tego, że jego dziecko wykonuje pierwsze kroki, zaczyna mówić Pierwsze słowa, mało tego. Wychodzi wreszcie całkiem spokojnie na plac zabaw, bawi się z innymi dziećmi, z małżeństwem w głębokim kryzysie, długami jak stąd do sosnowca i z szarganą psychiką. Skończy sobie bartłomiej w wieku 40 paru lat swoje studia tylko i wyłącznie po to, żeby pójść do zakładu pracy, gdzie chciałby wreszcie pracować i zarabiać gruby hajs. A tam mu powiedzą, że brak mu do Świadczenia, a tak w ogóle to na CV ma, że pracował parę lat zupełnie gdzie indziej. Jest już stary, ile chlepiej sobie wraca z powrotem tam skąd przyszedł. Bo oni mają na firmie stado jeleni młodych, którzy będą zapierdzielali za miskę ryżu z nadgodzinami. Zupełnie się nie przejmując sytuacją domową, ponieważ oni są sami samowystarczalni. Nie mają żadnych potrzeb finansowych, niczego. A tu przyjdzie taki stary koń, będzie chciał kasę, będzie chciał urlop, będzie chciał w ogóle Jakichkolwiek żądań w sprawie żądań socjalnych, żądań jakichkolwiek wolnych, żeby nie zapierdzielać nad godzinami cały czas. Po co im taki ktoś? No i Bartłomiej wychodząc z tej firmy, będzie miał tylko właściwie jeden dylemat, czy w tym momencie się powiesić, czy może utopić, a może sobie palnąć w łeb. A teraz wyobraźcie sobie, że według rad Kucowskich, taki Bartuś miałby zmieniać właśnie co 5 lat za każdym razem pracę i się dokształcać, kiedy by się zmieniała koniunktura. I tutaj od razu zaoszczędziliśmy sobie czasu, specjalnie pokazałem kres tej drogi, ponieważ ten kres zawsze jest taki sam. Wypalenie zawodowe, nieatrakcyjność na rynku pracy, otwarcie na inne potrzeby niż tylko zapierdzielanie u Janusza na prywaciarza, ale chęć kreowania swojej własnej rzeczywistości, poświęcania czasu rodzinie i ogólna stabilizacja. A tego w nowej pensji, w nowej pracy Żaden człowiek nie dostanie Dlaczego? Dlatego ponieważ Pensje są śmiesznie niskie I owszem, taka niska pensja Totalnie nie przeszkadza Takiemu młodemu dzieciakowi, który jeszcze się tam Nałykał pierdół od mencena Bo ma głowę pełną frazesów Jak to on będzie zarabiał miliony Jak będzie wspaniałym potentatem paróweczkowym Ale im dalej czas płynie Tym większa jest chęć stabilizacji A stabilizacja życiowa Nie jest jest możliwa, jeśli nie ma stabilizacji zawodowej, ponieważ rynek pracy jest tak spieprzony w kapitalizmie, że początki nigdy nie są dobrze płatne. Zatem, nawet jakbyś chciał i mógł, bo też nie poruszyłem tego, że studia wieczorowe niestety kosztują gruby hajs. I nie każdy go ma, ponieważ wiecie, tak fajnie by było mieć co jeść albo mieć za co opłacić mieszkanie przez ten czas. To i tak skakanie z kwiatka na kwiatek sprawi, że napytasz sobie w obecnym rynku więcej biedy niż pożytku. Zatem czy to jest wina ludzi, że nie chce im się dupy do roboty ruszyć? Nie! To jest wina rynku i przede wszystkim Januszy, że nie chcą za tę robotę płacić. Gdyby płaca była opłacalna, warta tego, żeby się przebranżawiać, to by ludzie się przebranżawiali, ale ponieważ, iż nie jest to ludzie tego nie robią. Następuje stagnacja zawodowa. Ludzie pracują tam, gdzie się da. I to nie ci, którzy skończyli jakieś tam europeistyki czy gender. Znam osobiście gościa, który jest doktorem biotechnologii i zapierdziela jako kierowca autobusu. Dlaczego? Ponieważ nikt go nie chce przyjąć. Firma, w której pracował upadła. On ma zniszczone CV przez te lata pracy, gdzie pracował jako kierowca i nikt go nie chce zatrudnić. Takie przypadki są wszechobecne. Spoglądam na nie, widzę problem i potem wychodzi taki jeden z drugim gość, który całe życie nie pracował, żyjąc z hajsu naiwnych dzieciaków, sprzedaje im jakieś coachingowe gówno, a na zarzuty, że ten przez nich ukochany i wybitny kapitalizm jest spieprzony odpowiada, że o, trzeba było pójść do roboty, weźcie się do roboty, nie robi jedne. To jedynym, na co mam ochotę w tym momencie, jest podejście do niego i sprzedanie soczystego luja ogłuszacza. I mam wrażenie, że tak samo mają wszyscy ludzie, których wkurza upraszczanie całej istoty złożoności sytuacji do jakiegoś takiego właśnie prostego chłopsko-rozumistycznego tłumaczenia rzeczywistości, gdzie wszystko jest proste, łatwe, przyjemne. Ale wiecie co, szczerze, nie mam pretensji takich do korwinistów samych w sobie. To są dzieciaki, które nie znają życia, nie mają pojęcia o rzeczywistości, tłumaczy ją za pomocą jakichś bon w gościu, który se raz napisał XZ i jest w garniturze, więc zapewne nie dość, że śmieszek to musi być poważny. Nie, ja mam pretensje przede wszystkim właśnie do tego gościa w garniturze, ponieważ sam dobrze wie, że to co plecie to są bzdury totalne i kłamstwo, a jeszcze bardziej do ludzi, którzy gdziekolwiek zaszli i dobrze wiedzą, że taka sytuacja nie jest prawdziwa. A i tak ją klepią. Dlaczego? Ponieważ to polepsza ich własny status. Bo Janusz Biznesu na przykład czerpałby większy hajs z tego, że pracownicy by nie zadawali pytań, nie żądali podwyżek, nie oczekiwali niczego od niego. Byli tylko takimi robotami, automatonami, którymi jak wrzucisz złotówkę, to będą pracować przez jakiś konkretny czas, potem się je wyłącza, zakłada prześcieradło, wstawia do magazynu i wyjmuje, jak będą znów potrzebne. A życie po pracy, zabezpieczenie przyszłości, jakieś yy, zainteresowania, yy, cała istota wewnętrzna, po co komu to potrzebne? Najważniejsze jest własne dubsko Janusza, a potem to już potop. Dlaczego według mnie Sławuś powtarza ich retorykę? Ponieważ każdy, do którego oni ją wygłaszali, wiedział, że to jest wierutne kłamstwo. Każdy ktokolwiek pracował w Januszek się wie, że nieważne jak się starasz, czy pracujesz mocno, czy pracujesz lekko. Czy się opierdzielasz, czy udajesz, że pracujesz, i tak wszystko zależy od dobrego humoru, wielkiego pana Janusza. Jak będzie miał dobry humor, to w najlepszym przypadku nic nie powie, jak będzie miał zły humor, to się na ciebie wyżyje, bo jesteś jego, według niego, laleczką do bicia, do wykorzystywania, takim darmowym niewolnikiem. Tylko czasem coś tam jęczysz, że, że wypłata, koniec miesiąca, co, jakieś takie niezrozumiałe rzeczy. I właśnie do tych ludzi, u których słowo podwyżka wywołuje palpitację serca, wyciąga rękę mędzen. To już według mnie nie jest kierowanie elektoratu na grunt kucowski, czyli na grunt, który kiedyś, być może, kiedyś tam będzie miał prawa wyborcze, ale przez ten czas wyrośnie z tych korwinizmów, nie. To jest wyciągnięcie ręki do Januszy biznesu na zasadzie, słuchajcie, słuchajcie, bo, bo jak wy zagłosujecie na nas, to my wam stworzymy takie Eldorado. Jak przyjdą do nas młodzi albo pracownicy, że zostali wywaleni na zbity pysk, że nie wypłaciliście im wypłaty, że traktujecie ich jak ścierwo, to my jedyne co zrobimy, wyzwiemy ich od komunistów, olejemy. Przy czym przypominam, że też korwiniści twierdzą, że trzeba zlikwidować Sanepid, bo jest e, według nich ostatnio aszystowski. Zatem baba sobie będzie mogła w Zakopanem wycierać gilami nóż bardzo chętnie, ladę, nawet będzie mogła w nich sobie umyć naczynia, nikt nic nie powie. A jak zaskarżysz jakiegoś prywaciarza do sądu, no to ci najwyżej powiedzą, że chcącemu nie dzieje się krzywda, było nie kupować. I koniec, przerznięta rozprawa. Świat przedstawiany przez Konfederację to jest właśnie raj dla takich Januszy i krętaczy. A o samym intelekcie autorów tej idei świadczy fakt, że nad doborem Właściwego elektoratu myśleli ponad 30 lat. Zatem, co według mnie oznaczają te tweety w Konfederacji, moi drodzy? Totalny przesiew. Odejdą wszyscy, którzy nie są jeszcze pierdzielnięci w dekiel. Wszyscy ludzie jeszcze posiadający jakieś resztki rozsądku, widzący, że to, co gadają ich przywódcy, nie ma najmniejszego sensu. Zostanie tylko najbardziej oddany fanatycznie oddział Korwin-Jugend. Kompletni foliarze oraz Janusze biznesu. Czy to wystarczy na osiągnięcie po raz kolejny przejścia przez próg sejmowy? Nie mam zielonego pojęcia, ale jestem pewien, że na napełnienie brzuchów nierobów, wyzywających innych od nierobów, jak najbardziej.